Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty. I daj nam pragnienie nieba, pragnienie szczęścia wiekuistego, które daje nam Ojciec przez Jezusa w Tobie, Duchu Święty. Przyjdź przez Maryję, Królową Nieba, Niebian. Shalamala falalalalalalalalai amelehetum himanach shalai. Jan apostoł miał objawienie Jezusa Chrystusa, mistyczne, dotyczące historii całego świata, od stworzenia aż do przyjścia Chrystusa i tego, co będzie później, w różnych obrazach, przedziwnych, niezwykłych. I ostateczne zwycięstwo Słowa Bożego, Króla Królów, Jezusa. I zwycięstwo tych, którzy są powołani, wybrani i wierni, którzy należą do Niego, do Syna Bożego, do pierworodnego umarłych, władcy królów ziemi, baranka, który był zabity, a ożył. O tym baranku, o tym Synu Bożym, który jest w centrum Królestwa Niebieskiego, pisał w Apokalipsie Jan. I pisze również o tym, jakie wielkie jest szczęście zbawionych. Niezliczona ilość tych, którzy mają białe szaty, chwały w rękach palmy. Wołają zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie, czyli w Bogu Ojcu i w Baranku, czyli w Jezusie. Oddają pokłon Bogu, padają przed tronem. Wszyscy ogłaszają chwałę błogosławionego Boga. Wszyscy mówią amen. Wszyscy mówią alleluja. Wszyscy mówią chwała Bogu. Każdy jest zachwycony Bogiem. Każdy otrzymał nagrodę, bo na nią zasłużył. Bo był wierny świadectwu Jezusa. Jego czyny mówią o tym, że jest Jezusa na wieki. Dlatego ten obraz, to czytanie nam mówi o tym,
czy zapowiada to, do czego również i my jesteśmy wzywani. Całe niebo mówi, przyjdźcie do nas. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Gdzie? Właśnie tam. Na wieki. Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Właśnie tam. Ciesi i pokorni, jak Jezus, otrzymają wspaniałą chwałę. Dzisiaj o tym też mówiła dzisiejsza Ewangelia Marka. Właściwie, przepraszam, chyba tutaj właśnie Mateusza, bo Marka było rano. Mateusza, czyli błogosławieństwa. Człowiek, który jest napełniony tymi błogosławieństwami, na którego spływa błogosławieństwo, które Chrystus przekazuje tym, którzy idą za Nim. Ubogim, cichym, pokornym, doświadczającym niesprawiedliwości w tym świecie, krzywdy, którzy wprowadzają pokój mimo wszystko, mają czyste serca, miłosierni, bogobojni, łakną i pragną sprawiedliwości. A szczególnie to ostatnie błogosławieństwo, dziewiąte błogosławieństwo. Bo te błogosławieństwo ósme i dziewiąte jest łączone. Niektórzy tylko zatrzymują się na tym, że te dwa błogosławieństwa tworzą jedno, więc mówimy osiem błogosławieństw, a tak naprawdę jest dziewięć. I to błogosławieństwo ostatnie jest najbardziej godne pochwały i nagrody, którzy przeżywając prześladowanie, urąganie, kłamstwa z powodu tego, że należą do Jezusa, oczernianie, są udręczeni, cierpią, dlatego, że kochają Jezusa, a wielu ich prześladuje i odrzuca. To jest największe błogosławieństwo, najważniejsze z tych dziewięciu błogosławieństw. Ukoronowaniem tych wszystkich błogosławieństw. Jeżeli więc doświadczasz tego, to ciesz się i raduj, albowiem wielka jest twoja nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I biada wam, kiedy wszyscy ludzie was chwalą. A więc jeżeli cię gnębią, prześladują, kłamią na twój temat, a może to się zdarzyć nawet i w kościele, że będą nawet ludzie kościoła na twój temat mówić źle. Może nawet w parafii będą mówić o tobie źle jako przykład według tych ludzi, może nawet jakiegoś według kapłana, że ty jesteś godny raczej kary, nagany, tylko za to, że gorąco służysz Bogu. Ani będą cię prześladować. Także nawet wśród swoich, może nawet w rodzinie też będziesz prześladowany. A więc trzeba powtórzyć, ciesz się i raduj. Jeżeli nie ma prześladowana z powodu imienia Jezusa, to coś jest nie tak. Ale jeżeli cię prześladują, ci, którzy nie mają Ducha Bożego, choć takimi się nazywają chrześcijanami, są w kościele, to dlaczego cię prześladują? Bo nie mają Ducha Bożego. Bo nie mają w sobie pokory. Bo tak naprawdę nie służą Bogu sercem, tylko udają. Bo gdyby służyli, to by cię błogosławili. To by się modlili za ciebie, to by cię wspierali. Bo przecież jeżeli jest jeden duch, jedno serce, to tam jest błogosławieństwo. Tam jest miłość. Tam jest dobroć. Ale jeżeli jest prześladowanie w kościele przez jednych ludzi wobec innych, to ci, którzy są tylko narodzeni według ciała, prześladują tych, którzy są narodzeni według ducha. Dlatego módlmy się za tych, którzy ciebie prześladują. Módl się za nich. Módlmy się. Gnębią, oczerniają. Bo z jednej strony sprawia nam to wielki ból, że czynią to ci, o których powinniśmy otrzymać wsparcie i zrozumienie. Czyż Pan Jezus nie został odrzucony, zgardzony, znienawidzony przez swoich w Nazarecie? Nawet chcieli go zamordować. To nie jacyś poganie,
tylko tak zwani ludzie wierzący, religijni. Chcieli zabić samego Mesjasza, Syna Bożego. Szaleństwo. Niestety zdarza się, że najbardziej obłąkani w fanatyzmie religijnym są właśnie ludzie wierzący. Tak zwani wierzący, którzy tak naprawdę nie są uczniami Jezusa. Wydaje im się. Więc dlatego módlmy się za tych ludzi, przebaczajmy, błogosławmy, bądźmy pokorni, aby nie wywyższać się wobec tych, którzy nas prześladują, oczerniają, starać się ich znosić, ale także mówić im prawdę. I wzywać do tego, aby opamiętali się, aby nie krzywdzili niewinnych. Dlatego to błogosławieństwo niech spłynie także na ciebie. I raduj się tym błogosławieństwem, bo nagroda, którą otrzymasz w niebie, będzie wielka. Chyba nie chcesz małej nagrody. Chyba chcesz właśnie wielkiej, najpiękniejszej, najwspanialszej. Więc idąc drogą błogosławieństw, tych wszystkich błogosławień, szczególnie drogą tego ostatniego, ta nagroda będzie wspaniała. I to również niech towarzyszy tym, którzy również przyjeżdżają do tego miejsca, na nasze spotkania, czy słuchają, nas oglądają. To mówię dla ich pokrzepienia, pocieszenia, bo wielu z nich doświadcza cierpienia, prześladowania z powodu tego, że się nawracają. Między innymi w związku z tym miejscem, z tym duchowym źródłem Bożej miłości i miłosierdzia, które tutaj wytrysło i płynie. Ja osobiście słyszę szum tego potoku, tego źródła, z tego, które tutaj duchowo wytrysło. Cały czas mi szumi. Ja nie mam tutaj jakichś omamów, ale szumi ten szum źródła miłości, miłosierdzia wypływa i płynie dla wielu dusz. Między innymi tutaj. Więc jeżeli doświadczacie tego, mówię to właśnie dla tych osób, nie lękajcie się. Chrystus was pocieszy, umocni. Znoście to dla miłości Jezusa. Bo właśnie niektórzy piszą o tym, dzielą się, rozmawiam z nimi i rzeczywiście bardzo cierpią. Przywożą tu wielu ludzi, czy przywozili i chcą to dalej czynić, a tak im się przeszkadza, tak ich się prześladuje. Jakby byli najgorszymi wrogami Kościoła. Oni modlą się i przyjeżdżają się modlić. Przecież tylko to się dzieje, samo dobro. Więc dlatego, dlaczego inni prześladują? Chyba sami do końca nie wiedzą dlaczego. Czy prześladują tak satanistów albo masonów? Nie. Ale ludzie, którzy modlą się, przyjeżdżają na spotkania, niestety prześladują i to jest w ogóle szaleństwo. To jest nie do pomyślenia. Ale tym bardziej to znak, że idziesz tą najlepszą drogą. Tą najpiękniejszą. Tą drogę wybrałeś, która jest najtrudniejsza. Z wielu dróg, które prowadzą do Boga, wybrałeś właśnie tą, wybrałaś tą. I nie schodź z tej drogi. Nie zmieniaj na mniejszą, na lżejszą, na spokojniejszą. To jest najlepsza droga. I ta droga polega na tym, że nie idzie się po stałym gruncie, ale po wodzie cały czas. Czy widać na wodzie drogę? Nie. I taką piękną, szaloną drogą prowadzi nas Bóg. Idziesz po wodzie do Boga. To tylko szaleniec może iść. Do Boga po wodzie. Normalne. Według tego świata oczywiście. Nie zrobi czegoś takiego, bo powie, że to szaleństwo. Tak, to jest ta droga. Iść po wodzie do Jezusa, do Boga. Więc jeżeli spojrzysz pod swoje stopy i zobaczysz wodę, to dobrze. Ale przede wszystkim patrz na Jezusa. Nie patrz na trudności, które są po jednej, po drugiej stronie. Tak jak Piotr, który patrzył na Jezusa, chodził po wodzie i było dobrze, ale jak zaczął patrzeć na
wielkie fale, wichurę wstrząsającą tym jeziorem, to się przestraszył. Jak będziesz patrzył na to, to się przestraszysz i będziesz tonął. A jeżeli będziesz patrzył na Jezusa, nie utoniesz. Będziesz chodził. Trzeba patrzeć na Jezusa. Więc patrzmy na Jezusa. Święta Faustyna, wiemy, jakie cierpienia przeszła. Ona naprawdę przeszła. Ona tak częściowo nam tylko to opisała w dzienniczku, ale naprawdę przeszła w wielu sytuacjach piekło. Udręki takie, że nikt chyba z nas by tego nie wytrzymał. Takie walki, takie prześladowania. Jedna z największych świętych w Kościele była traktowana jak głupiutka, chora. Prawdopodobnie mająca poważne zaburzenia psychiczne, emocjonalne. Mawiająca sobie, że ma założyć jakieś zgromadzenie. Że widzi Pana Jezusa i Pan jest do niej słyszy. No to na badania ją jak najszybciej. I sam Pan Jezus powiedział o niej, że wśród dziewic ma pierwszeństwo w niebie. Oczywiście po Maryi. Ale zwróćmy uwagę, jak bardzo ją Chrystus wywyższył. Kiedy jedna ze świętych, święta Teresa, we śnie objawiła się jej, to zauważmy też, jak była też taka szczera i taka też odważna w pytaniach do świętej Teresy. Zrozumiejąc, że ta święta jest w niebie, pytają, czy ja będę w niebie? Tak. Powiedziała święta, ale czy ja będę święta? Tak, będziesz. Ale czy ja będę taka święta jak na ołtarzach? Jak ty? Tak, będziesz. A czy moi bliscy, czy moi rodzice będą w niebie? Tak, będą. A czy moje rodzeństwo? Tak, ale musisz się więcej za nich modlić. Więc widzimy, że święta Faustyna to była taka trochę zadziorna święta. No, to nie była taka jakaś taka właśnie święta, która na wszystko się zgadzała, tylko główką tak kiwała, na wszystko, tak, róbcie ze mną co chcecie, zgadzam się na wszystko. I ukazywała też swój charakter, charakter święty. Święci mają charaktery i charakterki. Więc jeżeli masz taki, jak to się mówi, trudny charakter, no to masz podstawę do tego, żeby być świętym. A jeżeli masz jeszcze charakterek, to już to naprawdę. I wiemy, że święta Faustyna jest świętą, jak ona to powiedziała, czy będę świętą na ołtarzach, no i jest świętą na ołtarzach. Chciała być, to jest, ale oczywiście przede wszystkim dlatego, że Bóg ją do tego wybrał, przeznaczył. A raz miała też wizję nieba, wielkie grono świętych, zbawionych, szczęśliwych. I widziała także miejsce, w którym miała być na wieki tron przygotowany jej przez Boga. Niezwykłe miejsce, jak sama opisuje. Że nawet święci się dziwili, że ona będzie tak blisko Boga, że będzie tam w tej chwale, w tym świetle. Nie widziała dokładnie, jakie to jest miejsce, ale że będzie blisko Boga na pewno. Wyjątkowe. Apostołka miłosierdzia. Ale miała jeszcze inną wizję. Widziała siebie w tym kościółku, jak ktoś był w Łagiewnikach, mały kościółek. I jak chodziła do tego kościółka, to tam mnóstwo ludzi było i jak zobaczyli ją, to zaczęli ją obrażać, wyzywać, rzucać kamieniami, drewnem, kijami, miotłami, czym kto mógł pchać, że doświadczyła wielkie prześladowanie, cierpienie. I tym bardziej przyczyniło się to do tego, że ona biegła coraz szybciej do ołtarza.
Im więcej tego doświadczała, aż w końcu zajęła miejsce po lewej stronie, ołtarzu bocznym. I zobaczyła siebie, że jest w ołtarzu bocznym, jako święta. I ci, którzy ją prześladowali, dręczyli, dokuczali, pomogli jej zostać świętą na ołtarzach. I potem zobaczyła, że ci sami ludzie zaczęli błagać, prosić Boga za jej wstawiennictwem, a ona nie miała im to za złe, że jej tak dokuczali, no bo dzięki temu została świętą od ołtarza, na ołtarzach. Więc to jest tylko takie, oczywiście nie mamy tego rozumieć tak dosłownie, bo każdy ma swoją drogę do świętości, do nieba, ale żeby się nie bać tych różnych przeciwności, utrapień, prześladowań, bo tak jak to było powiedziane, jeżeli doświadczasz tego dziewiątego błogosławieństwa, to to jest dokładnie to. Nie wiem, czy będziesz świętym na ołtarzach, ale będziesz świętym, będziesz świętą. Idź tą drogą do końca, drogą dziewięciu błogosławieństw. Już teraz ciesz się i raduj, albowiem na końcu wielka będzie twoja nagroda w niebie. A nawet aniołowie i święci powiedzą, kiedy będziesz wchodzić albo wchodziła do nieba, no, udało się.